Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Harry Potter i Kamień Filozoficzny na drugim PlayStation, więc lecimy! You mean, you know who's out there, right now, in the forest? But he's weak, he's living off the unicorns. But if he comes back, you don't think he'd try to... kill you, do you? I think if he'd have had the chance, he might have tried to kill me last night. And to think, I've been worrying about my potions lesson. I've got to learn how to mix the antidote to common poisons. I hope you've collected all of the ingredients. Ten dialog! Ten cały dialog podsumowuje idealnie, jak wyglądają dialogi w polskich filmach. Coś praktycznie mega trudnego do wykonania, wręcz niemożliwego. Żywienie się na jednorożcach. No, on się żywi jednorożcami w zakazanym lesie. What? Zaraz po tym kolejna genialna kwestia, czyli gdyby mógł, to by mnie zabił. Chłopie, prawie cię zabił, nie był wytłumaczony, dlaczego ciebie nie załatwił. No i na koniec, a ja się martwiłem eliksirami. Właśnie, trzeba się zabrać za eliksiry. Co my mamy znaleźć? Mamy tam coś znaleźć, jeżeli chodzi o roślinki, tak? Bo mamy na razie tą jedną, co w nocy dało radę złapać. A teraz trzeba by się dołapać pozostałych. Tam chyba, że dwie jeszcze będą? Potion class dungeon. Tak? Nie, wydaje mi się, że mieliśmy lecieć od razu na ten. Znaczy, szukać, bo tam o jakichś trzech rzeczach mówił, czy o jednej rzeczy mówił. Jest jedna roślinka, powinniśmy mieć trzy chyba. Wydaje mi się, że u Hagrida jest jeszcze jedno nieotwarte przejście, zaraz zobaczymy do końca. Dokładnie, bo nie jestem przekonany. Jeśli się nie mylę, to tutaj u Hagrida jeszcze jedna albo dwie rzeczy. Tam nie wiem, czy to nożycami rozciąłem i chyba do podpalenia były te pilary. I znając życie, tu zazwyczaj są rzeczy od roślinek, więc jak miałbym strzelać, stawiać i szukać, szukałem w innych miejscach, to będzie tutaj. Jest to. Ciachnijmy to. Defendo! No. Faktycznie wejście jest. Wolałem, jak tu skrzynka na mnie czekała, no. O tak. Czy tu jest jakieś tajne przejście może? Lumo! Najwyraźniej nie. Czołgaj się, Harry. Troszkę się cykam. Doxy. A myśmy już to mieli. Już się, to są te latające, nie? Flobber worm, what the heck is this? To jest jakieś inne przejścia, kiedy nie wchodziliśmy. Chyba. Próbuję wymusić na kamerze, żeby był widok od tyłu, ale... Cake. Akurat się przyda. Co to jest za mechanizm? Co on robi tu w Potterze? Tam są skrzynki. Ale to są latające te badziewia. Dobra, to trzeba będzie mieć na to oko. I zaraz klepać. Tędy przyszliśmy. O, tu są te. Defendo! 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 A teraz ty, twoja kolej. Defendo! Wszystkie? Wszystkie. To jest ta machina. Co that ty? Looks like the shape of a flubber worm. This must be a flubber worm. Okay. Now, how do I get the mucus? Czy ja mam go tam? Po
ganiasz robali, Harry. Czy ja mam go tam zapędzić? I jak go tam zapędzę, to zejść na dół, uruchomić tą maszynę i ona go zgniecie i dostanę ten miks? Tak! Dokładnie tak! Uroki życia w Hogwarcie match. Dobra, zaraz będziemy mieli tych dziabongów. Ich się na dwa razy brało, czy? Nintendo! Słyszę. O nie! To z opóźnieniem bardzo leci, ale. Nintendo! Nintendo! Okej. Znowu mnie coś dziabnęło, ale. Nintendo! Nie, 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 nie! Won mi stąd. Nintendo! Nintendo! No biej! Ale. Nie żyje, nie żyje. Nintendo! Wystarczyło! O, okej! Okay. Biedny robal! Czy gdzieś tu żabę słyszałem? Gdzieś ona tu jest? Czy ona jest gdzieś wyżej? To jest ta żaba. Słyszę ją, nie widzę jej. Może jest wyżej. Przydałaby się, bo dostałem troszkę bęcki. Jakoś strasznie, ale wystarczająco, żeby to zauważyć. Tam na dół to może być inna mapa, tylko ją po prostu tak owidzę. Jak spadnę, to znowu mnie to bardzo, bardzo zaboli, ale... Antidote Common Poison. No to lecimy po trzeci przedmiot. Tak? Trzy były, nie? On za każdym razem trzech się domaga. To będzie to wejście koło niezapalonych cuśków? Może, w sumie nie jestem pewny. Mam nadzieję, bo nie chcę się znowu spędzić całego dnia na szukaniu jednej rzeczy, tak jak ostatnio. A jeszcze muszę zrobić odcinek z maksowania wszystkich lekcji, jeżeli to wciąż da się zrobić. Dobra. Zamiana zaklęcia na... To. Incendio! Incendio! Że nie będzie nic mega ciężkiego i po prostu będzie można złapać i uciec. Co my tu mamy? Folio brutaj. Pufa pod. To jest to, co mamy znaleźć? Dobra, żeby to nie było jakoś mega ukryte za nie wiadomo jakim trolem czy innym potworem. O, skrzyneczki. Powiedzcie, że z życiem. A cauldron cake. Tak. Całe dwie. Harry, ty się weź nie blokuj! A pumpkin pasty. Idealnie, idealnie. Wolałbym żabcie, ale też jest spoko. O, fasolki. Wszystkich smaków nie do podniesienia. Trzęsie. Mam wrażenie, że tu troll jakiś biega albo coś w tym stylu. Dlatego jest to tyle panie się ekranu. O nie, czkawkę ktoś tu ma. Jest co do pełzania. Jest co do pełzania. Chatka wygląda na mniejszą, może najpierw chatka. O nie! Nie, 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 nie. Dawaj, 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 strzelaj w nich. Dawaj pierwszego, dawaj mi pierwszego. Tak, no
Odkładź go tutaj. Dawaj drugiego, dawaj. Zdążymy drugiego, zanim ten wstanie, okej. Oni są najniebezpieczniejsi z tego wszystkiego. Ale okej, tu jest trzecia klatka, dobra. Fajnie, że zawsze jest ich tyle, co klatek i widać na dzień dobry, z czym mamy do czynienia. Widzę klatkę i wiem, że trzeba zacząć sypać zaklęciami, no ale otworzyliśmy sobie to przejście. A teraz gdzie najpierw mamy skoczyć? Tu dołem? Może się rozej... Mam tu wrócić. Teraz tej z kolei. I need to find somewhere to put these gnomes. Nie. Okej, znaleźliśmy gdzie ich. Gdzie? Nie. Jak się zmieni napis? O, teraz. Dobra. Podnoś go. Niech się zmieni napis. Tak. Zaraz odzyskamy wszystkie pasoki Harry. Nie martw się, będzie dobrze. I... Te są chyba nawet gorsze od tych małych, co do klatek się daje. Myślałem, że to jest żaba. To jest żaba. Się nie dała tak łatwo. Tu jest druga. Słyszę ją, nie widzę jej. Czyli tu jest jakieś przejście. Dobra, będziemy musieli tu chyba jeszcze raz wbić, jeżeli będzie dał radę. No chyba was! Nie te zaklęcia mam. Dajmy sobie nożyczki zamiast standardowego, bo standardowy nam tu nie jest potrzebny, tak? Tylko ścinanie i podpalanie. Jakoś tak to szło. Defendo! Okej! No łap, łap na celne. Nie? Tak mi łatwo nie podejdziesz. Dobra, teraz. Nie. Z tego? Żyć tym? I naładuj trochę atak. Okej. Ta jest jakaś prostsza, dużo prostsza, ale... Defender! 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 Nie, zła, cel na japę, na japę! Defender! Na japę łap. Okej. Tak. Nie. No, na to. Tak! Nie znoszę tego! Nie znoszę tego! Najgorsze jest to, że jak ja w niego atakuję, to on sobie łapie na cel coś, co jest tam za ścianą. I trzymał się tamtego. Nie wiem po co. Dobra. Zostawmy tak na razie, nie wiem czy mi będzie więcej tego potrzebne, ale... Mam jeszcze jakiś dźwięk słychać dziwny, ale...
To było złe. O, tam są te bykające. A, to one wydają te dźwięki, no okej. Dependo! 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 Jeszcze jakieś? Nie. Jeżeli to miało być zagrożenie, to nie było jakieś dziwne zagrożenie. Dependo! 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 Okej, trzy te mgiełki to jest coś, co mam... Czyli te świetliki mam po prostu połapać tak jakby, tak? Skrzynki do złapania! Tam coś jest też. Też jest jeszcze jedna skrzynka, czyli wracając musimy w tą stronę i... A i tak będziemy musieli w tą stronę. A, to jest to miejsce, do którego nie wbiłem wcześniej, no dobra. 100% być musi, pomimo tego, że już mamy 100% wszystkiego do złapania, więc... A wizard card! A, okej. Nikt tu zaskoczyć nas nie może. A wizard card! Kto? O! Nie obiło mnie! No to plus. Myślałem, że oberwę lądując, że za wysoko. A wizard card! No. Oswald Beamish. Oswald Beamish. Starczy. Lecimy. Trzy mamy. Trzy powinny być. No to lecimy do Snape'a. Znaczy, chyba trzy mamy. Zaraz, moment. Sprawdzę to jeszcze, bo nie jestem przekonany co do tego planu. Tak, trzy różne cuśki są. To czmych. Snape na nas czekał nie będzie akurat. Ze wszystkich on chyba jeden. Czy ja mogę teraz podnieść te fasolki, jak byłem, wiecie, tak troszkę... Whoopsie daisy? Nie, znowu mamy Max. Czy nie zjadły mi te małe... cuśki. Gnojki. Fumfle. Harry, podążaj za świecącymi grzybami! Wszystko mamy, tędy możemy wychodzić. Dobra, lecimy i do zamku. Pora na przygodę, nie? Mam wrażenie, że tak dość szybko zbliżamy się do końca tej gry, więc wyskoczyłbym porobić lekcję. O, Ron, no dobra. I jak nas Snape nie opierniczy, to będzie miło. To będzie bardzo miło. Szczerze powiedziawszy, przygotowałem się do tej lekcji. Zawsze się przygotowuję do jego lekcji. To jest kolejne miejsce, w którym się muszę... Tu się pobujamy. Let's try the wizard card, Harry. Nie, mam już na maksa, nie chcę mi się nawet z tobą gadać. Damn.
damy radę. Snape, bądź dla mnie miły. Przygotowywałem się. You have collected all the required ingredients for the antidote to common poisons. The antidote to common poisons is in the large cauldron over there. You can fill your potion vial when required. Quidditch against Slytherin today? Good luck, Potter. Then again, now that you've proven yourself against a troll, a little game of Quidditch should be easy work for you. Even if it is against my boys. Zapomniałem o Quidditchu. Nie. Nie. Bardzo nie. Nie, 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 nie. Na maksa i teraz będziemy mieli również ten na maksa. Czyli jak mnie coś struje, to będę mógł się... Tak, teraz mam dwie. Wiganweld i Antidote for Common Potions. Poisons, tak, poisons, trucizny, dwie różne rzeczy. That was disturbing. I'll tell you what's disturbing. Snape smiling. Quidditch against Slytherin, eh? It'll really wipe the smiles off their faces if we win. Just as long as we're not wiping you off the field. Come on, Harry, follow me. Nie, to będzie w następnym odcinku. W tym odcinku chciałbym tylko zakończyć bieganie po całym tym i sprawdzić jeszcze raz, czy tutaj na pewno wszystkie rzeczy, które są do podniesienia, zostały przeze mnie podniesione. Mam nadzieję, że mi się tu nie zatnie. Ale tutaj bankowo byłem i złapałem wszystko, nie ma sensu tego rozwalać. Jeżeli tu są jakieś... może tajne przejścia. Nie jestem pewny, czy miałem to zaklęcie, jak byliśmy tu ostatnim razem, więc... Na wszelki wielki! O! Tego nie ruszaliśmy. Dobra, to się teraz zapali i zaraz się rozwiąże chyba tą zagadkę. Tylko przejdę dookoła cały ten. Nie powinno raczej być tajnego przejścia, ale na wszelki wielki i te skrzynki, które mamy rozwiązane, ale nie ma tych cusiek do zamykania. Może to zaraz uwolnimy, a może zaraz nie? Dowiemy się, przekonamy się. Tak. Nie. No rozwalę. Miejmy to za sobą. Nie, to. Incendio! Tutaj i... Nie, tu. Tu, Harry. Incendio! Incendio! Naprawdę? Dobra, rozwalmy wszystko, co może przykuć. To mnie zdziwiło. Gdzie jest ta skrzynka? A, tutaj. Bo ja mogłem jakiegoś nie rozwalić wcześniej i teraz mi zaliczyło, że będąc tutaj rozwaliłem wszystkie słoiki. Chyba. A wizard card! Jeszcze w bonusie to znaleźliśmy, ale okej. To jeszcze raz nasza zabawa. Naładowany, żeby płonął jak najdłużej. Incendio! Aż patnie zacznie wibrować. I... Incendio! Otworzyły się drzwi!
Myślałem, że tu fabularnie coś będzie, że będziemy się nocą skradać i kraść, nie wiem, skórka boomslanga, ale to nie ta część, ale wiecie, o co chodzi. Na wszelki wielki, żeby mieć pewność. Okej, tu jest tylko skrzynka. Tylko, nie? Znalazłem już tyle rzeczy w tym Hogwarcie, masakra! A wizard card! Nieważne jaka. Wszystkie te rozbite. No to, szczerze powiedział. Moment. Czy tam jest, czy ja dobrze widzę? Spojrzeć w górę. Wydawało mi się, że jak kamera się obracała, złapało przycisk tam u góry. Jest tam przycisk u góry! Dependo! Jestem awesome! W ukrytych przejściach znajduję jeszcze ukryte magiczne skrzynki. I dlatego czyściłem wszystko 10 razy. Znaczy, no, 3 razy. Nie przesadzajmy, nie 10. To tyle, ja wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka. Niech magia pozostaje z wami i widzimy się na następnym odcinku, na którym będzie albo Quidditch, albo jeżeli będzie dał radę, nic mnie nie będzie blokowało, to będzie maksowanie tych wszystkich lekcji, które były wcześniej, żeby mieć jak najlepsze stopnie. Do następnego i hej! W dzisiejszym odcinku działo się dużo. Nie było jakoś, to znaczy ta tentakula mnie przeraziła, ale szczerze powiedziawszy nie było trudno. Było bardzo sympatycznie, było bardzo dynamicznie i wydaje mi się, że bardzo dużo można było takich fajnych rzeczy porobić przy jednoczesnym braku znudzenia. Może to znudzenie to jest kwestia tego, co mi towarzyszy po poprzednim nagraniu, czyli maksowaniu Hogwartu, gdzie cały dzień biegałem i robiłem jedną rzecz w kółko, to samo do znudzenia i do pożygu. Więc ta miła odmiana, która jest teraz, że coś się dzieje i są różne rzeczy, jest tak bardzo na plus, że nawet sobie nie wyobrażacie. Szczególnie, że poprzedni odcinek zapewne jest przemontowany także z tych, nie wiem, 4-5 godzin nagrania, może pod 6 godzin nagrania, tam jest, nie wiem, z 30-40 minut góra, więc jest bardzo duży rozrzut pomiędzy tym, co ja robiłem, a co trafiło na odcinek, bo dopiero co montowałem wczoraj chyba. A dzisiaj jakby jestem zachwycony, że znowu w tej grze coś się dzieje!